No cześć, z tej strony Dark Angel i zapraszam was na kolejny odcinek z Last. Słuchajcie, postanowiłem przejść sobie od nowa ten moment, który przychodziłem ostatnio na nagraniu. No i dzięki temu, że od nowa sobie przeszedłem, to udało mi się zachować do materii więcej, a poza tym wszystkie datki, które zabrałem na nagraniu, normalnie zabrałem również, gdy sobie sam grałem, więc z tym również nie ma żadnego problemu. Możemy ruszać dalej. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się zrobić dłuższy odcinek. Dobra, tutaj by się można udać na górę. Sprawdźmy to więc, bo może tutaj coś znajdziemy ciekawego. Aha. No serio, takie miejsce i nic tutaj nie ma? Zawodam się! No dobra, idziemy w takim razie w dół. Jak tutaj nic nie ma. No, to kamera to co będzie wariować, to akurat nie będzie miłe. Proszę bardzo, co my to mamy? Zaraz będziemy mieli full baterii. Okej, tego nie otworzę. Czy ja tutaj... nie wiedzę. Patrzcie. Okej, mamy w tym momencie full baterii, ludzie. Proszę bardzo, jak się pięknie złożyło. Tylko właśnie teraz, kurde, gdzie mam iść dalej? Chyba jednak tam mam na górę iść. Chyba tak. Ja pierdzielę, proszę bardzo. No, tutaj widać ogromną różnicę między tym, jak mi są w podstawce i również w... jak mi idzie teraz, jak mi są w podstawce. Widać ogromną różnicę pod względem tego, że mam w tym momencie wszystkie baterie zebrane. No to chyba nawet serce tak dobrze nie ustały, że udało mi się wszystkie baterie zabrać w swojej serii. To za bardzo jaka zmiana. W porównaniu do tego, jak mi szło w mojej pierwszej serii. Ale jestem z siebie dumny. Warto było sobie jest teraz ponownie... No dobra, tutaj mamy tego, który gra na pianinie właśnie. No cześć. Mam nadzieję, że mnie nie zatkuje, no chyba nie. Dobra, to na chwilę obecną nie muszę się martwić o baterię. Przydałoby się z kolei raczej rozejrzeć jakąś datką jest albo dokumentem. Na takie zacy miejsce musiał zwrócić uwagę. Dobra. Mamy tutaj jakiś prąd, elektryka. Okej. No, na chwilę obecną, jeśli chodzi o baterię, to nie mam o co się martwić. Zapisywanie. To będzie ciekawe. To jest właśnie Wernicka. I skąd kurde poznaje jego głos? To jest chyba głos tego Steinera z Black Opsa, Call of Duty. Proszę bardzo. Ten facet gada jak anemiczny brat doktora Stlenzlowa. To wywiad z doktor Wernicke, nagranie sprzed 25 lat Los Alamos, czyli powstało na zlecenie zondu. Wernicke mówi o samoistnych krwawieniach, guzach i reakcjach psychomatycznych, które występują u ludzi o dosyć silnych zaburzeniach.
Granica między nauką a nazistowskim mistycyzmem jest tu bardzo cienka. Tylko ci, którzy widzieli dostatecznie dużo okrucieństw, byli w stanie uaktywnić pole morfogeniczne. Ten wyświetlony film siedzi mi w głowie niczym melodia, który nie można przestać. I właśnie, pole morfogeniczne. To samo pole nie było w Otracie 2 właśnie. Wyzywane na Blake'u i on wtedy właśnie przez to widział tą szkołę. Potwierdzenie tego z domerką za tym stoi. Gdy zamykam oczy, widzę testy rozhaka przypominające roi owadów i zakazane rany. Pacjenci twierdzą, że dzięki polu morfogenicznemu widzą Wallridera. Nie mogę dojść do siebie. No właśnie, ja mam naprawdę nadzieję, że ten wątek będzie kontynuowany w The Trials Outlast. I zawreszcie w końcu zrobię porządek z tymi merków. Raz na zawsze. Bram Edenu! Tak, chodzi o bramę Edenu oczywiście. No tak sobie taki... Tutaj mi się przypomina akurat L.A. Noire, potem zagrałem test tam bywać taki filmik, który też nam sporo wyjawi na temat fabuły. Test taki tace podaje za... Oglądaliśmy ten filmik. Wtedy właśnie graliśmy Zakiem Kelso. Dobra. Czy coś tutaj będzie ciekawego? No mamy stawki. No zaraz mi się... Bo teraz kończy. Dobra, on mi chyba nic na coś nie zrobi. Nie będę się go obawiać. No spokojnie. Teraz muszę pamiętać o tym, że nie wszyscy tutaj są źli. W tym psychiatryku właśnie. Mamy dokument. Mi się wydaje, że jakaś siła mną teraz przesunęła. Mnie w sensie teraz przesunęła jakaś siła. Dobra, co my to mamy? Od doktora Brunton Merkow. Dobra, okej. Myj ręce regularnie. 19 września roku 2013, godzina 4:09:19 Grant. Okej, Merkow napisał martwicę zapalenia powięzi, serio, odchodzę do kurwy nęcy. Aha, no dobra, to widzę taka notatka. Pisana totalnie na sprzątanie. Dobra, idziemy na górę. No i właśnie, tutaj pamiętam, że w mojej pierwszej serii oczywiście kupi się głównie, co mam zrobić. A oczywiście chodzi o to, co po prostu mam psać pod tym i tyle. A głupi myślałem nie wiadomo ile razy, jak tu psać dalej. W mojej pierwszej serii oczywiście. Dobra, wymienię baterię, bo i tak mamy jej sporo, więc... Znaczy, będą chyba jeśli chodzi o baterię, to nie mam o co się martwić. Mam jej na tyle dużo, że... Spokojnie, nie muszę się martwić o to, że mi się skończy już z tej serii. No, ty bardziej, proszę bardzo, już jest kolejny zapas baterii. Znowu mam full baterii. No, cześć. Znowu mam wszystkie baterie. To tam też jakiegoś klucza nie było do zdobycia? Tak mi się wydaje, że jakiś klucz również był do zdobycia. Dobra, sobie poszedł. Dobra, mam się tam wrócić, okej. Czy nie? Nie mogę się tam wrócić. Okej, no to teraz na wkropce chyba najwyraźniej będę mógł się napisać, tyle. Do tego pomieszczenia właśnie. Tędy, okej. Dobra, chyba nie muszę nawet tej materii stosować teraz, ale... Zaborcy. Zawsze ubezpieczony, jak to się mówi. Dobra. Okej, udało się przejść. No i tutaj gdzieś powinien być klucz właśnie. Chyba.
Drzwi chyba wcześniej nie były otwarte. No, na pewno nie były. Dobra, jest klucz. Spadamy stąd teraz. Znajdę to Martina na drugim piętrze. Kurde, to schodzimy tutaj chyba, nie? Dobra. Ktoś tu idzie. Gdzie ty jesteś? To chyba jeden z tych braci właśnie. Kurde, zniknął gdzieś, go w ogóle nie widzę. Dobra, kurde, idziemy, ryzykuję. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Dobra. Ja sobie pójdę, spadamy stąd. I zamykam drzwi. Żeby za mną nie sadł. Teraz baterię trzeba zmienić. Skurde, ta muzyka ich jeszcze gra. Takie możliwe, że mogą mnie ścigać. Co mnie tak, no nie do końca cieszy. Dobra, i zapisywanie. Oho. Tutaj mam drugiego. Nie wskazaj sobie, ja idę na górę. Znaczy oni chyba w tym momencie nie chcą zrobić już krzywdy, bo teraz oni są z tym Martinem, nie? Teraz jest przymierzeni. Dobra, to chyba nie był jeden z nich. Ale i tak, no... Trzeba oddać to testowi, że przerażające jest tutaj przebywanie z nimi. Nawet gdy się gra w tą grę drugi raz. Dobra, winą nie pojedziemy. Kurde. Muzyka sobie przegrywa. Kurde, i ta muzyka teraz, ja pierdziele, jaki to klimat robi, cholernie mi się to podoba, no. Klimat tej gry jest zajebisty. Ja nie mówię za dużo, nie, bo chcę, żebyście sami ten klimat poczuli. Idziemy tędy. Jest ta burza robi naprawdę mocny klimat. Podoba mi się to, I like it. Tutaj pamiętam, że będę musiał tędy uciekać chyba. Nie, to jest po prostu piękne, mam fulla baterii! To jest to! Udaje mi się teraz zachować full baterii, to jest zajebiste. A, dobra, tutaj chyba, nie? Czy nie jednak? No nie. Bo jakoś wentylą będę musiał przejść. Dokładnie. Nie no, jednak nie! Tutaj się wracam! Tutaj mam iść, dobra, idziemy. Jak mi się podoba teraz klimat w tym momencie. Ten sam tak naprawdę robi klimat. Trzeba to oddać tej grze. W ogóle to jest tam właśnie po resecie laptopa. No i widać, że faktycznie reset był dobrym pomysłem, bo gra mi teraz faktycznie lepiej działa.
Znów ten obłąkany, klejący modląc się, może łyknął bzdurę ojca Martina, a może słyszy to, co ja tylko wyraźnie. Może do tego sposób by się stąd wydostać. Kaznodzieja nazywa to Ewangelią Piasku. Schore są. Ja czytałem opinie ludzi na temat ojca Martina i naprawdę jestem zdziwiony, że dość sporo osób uważa, że on wcale nie jest taki zły. Że to jest nawet spoko gość, bo nam chciał pomóc. I ja naprawdę nie rozumiem tych opinii. Jakby kurde, gość jest tak samo powolony jak dla mnie. Wpika on innym te swoje fanaberie religijne, co jest totalnie wręcz, bądźmy szczerzy, to jest totalnie powalone, co on robi. Wpyka on ludziom te swoje religijne fanaberie. I... ja chyba gdzieś tędy będę musiał iść dalej. Jakiś oknek chyba, czy jak, bo nie wiem. Nie ma za bardzo pomysłu, gdzie miałbym iść dalej. Więc nie, no chyba nie. No ale właśnie wpyka ten Martin tym ludziom te swoje fanaberie chore. Co jest tutaj widoczne. To są właśnie ludzie od tego Martina, nie? I tutaj mam przejść? Chyba tak jednak. Nie no nie. A na górę nie. Gdzie mam iść dalej? Bo już się teraz zgubiłem znowu. Ej no. No nie tutaj, bo tutaj się wracam. Ej no, jesero, nie wiem gdzie iść dalej. A, tutaj, dobra. No dalej mimo wszystko, czasami zdarzają takie akcje, że się gubię w tym otwarcie, ale przynajmniej już jestem i tak bardziej w stanie odnaleźć drogę, niż to było w mojej pierwszej serii z tej gry właśnie. W pierwszej serii się o wiele bardziej gubiłem i to faktycznie mogło irytować. Dobra, mamy kible. Dobra, ja panu nie przeszkadzam w modlitwie. To jest chore. To jest chore, po prostu chore. To jest naprawdę chore. Chociaż no, mimo wszystko moim zdaniem od razu dwoje jest co bardziej pojebane. Niech to również tak szybko wracać do trasy, bo się tam działo naprawdę nie sprawiało dresce. Może kiedyś jeszcze zrobię serię trasy 2 jeszcze raz ponowną, ale na razie jeszcze chciałbym się wstrzymać. Dobra, ja sobie tego dokumenty sprawdzę, ale bez nich, bo w pobliżu. Okej, jestem nic niewartym, wznoszącym młody śmiertelnikiem, który może służyć naszemu panu tylko na jeden sposób. Karmiąc go, proszę, zabierz mnie do siebie, Lord Raiderze. Pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje kłamstwa. W imię prawdy objawionej, moje ciało tęskni za twoim cudownym gniewem. Moja krew jest z tobą wypełniona i czeka na uwolnienie. Oto moja modlitwa, pisz swoją Ewangelię w moim ciele! Ja pierdolę! Ty chory pojebie! Jest bateria! No, a kolejna tam mi skończyła. Dobra, tutaj dalej nie pójdę. Dobra, gdzieś tutaj są... gdzieś tutaj będzie uchylone okno chyba, nie? No ale tu chyba nie o to chodzi. No, zdecydowanie nie o to. Dobra, no oni chyba na coś nic nie mogą zrobić, więc mogą odetchnąć z ulgą. Mimo wszystko. Nie no, to jest pomysł, że któryś okno się mogą wydostać, najwyraźniej. Tutaj, dobra, tutaj. O to chodzi.
Dobra, tylko teraz, żeby nie spaść, mam iść w tą stronę. Marys, my się naprawdę wpakowaliśmy w język gówno. Ty się wpakowałeś. Sobie znaleźć tutaj. Oj, jesteśmy coraz bliżej. Ojca Martina. No, ten moment ciągle pamiętam, ale to nie dziwne, bo trudno zapomnieć. O tym, co tutaj się zaraz wydarzy. Kaplica. Mam tych braci, no oni na zasadzie mi nic już nie zrobią teraz obecnie. Się bałem ich, no ale teraz nie mam czego bać w tym spadku. Dobra, ale jest na wszelki wypadek. No i zaczyna się. Tak, tak, ale to pamiętam, to jest najbardziej pamiętna scena z Outlasta. Naprawdę mnie to poruszyło w pierwszej serii, w sensie, no byłem naprawdę zaskoczony tym, oto za chwilę odwali. Niestety, to jest pułapka. Pasja ojca Martina. W głowie mi się nie może pomieścić, że ojciec Martin w umieraniu prześcignął samego Chrystusa. Tęsknił za tym Krekorata, nie będę. Wyjście, jeśli mówił prawdę, to znalazłem wyjście. I historię, którą trzeba powiedzieć. Chciałbym jego Ewangelię podzielić się z nią całym pieprzonym światem. No. Sami widzieć, co on zrobił. Ja już to skomentowałem w pierwszej serii. Myślę, że tutaj nie ma co tutaj sterczeć, tylko idziemy po prostu stąd. Ja pierdolę. Tylko tak to ma to skomentować. O Jezu, nie, i znowu... Czy jednak za bardzo reset widzenie się pomógł? Dobra, trudno, przesuniemy to jeszcze, bo jest tak co ogólnie wstać tam w sekwencie, która teraz będzie. Ale chyba będzie nagrywał dłużej niż mój ostatni odcinek. Odcinek jest już zobaczcie dłuższy. Zresztą to dobrego. Ale was, zaraz... Jest Walker. Teraz tak, ja się tutaj schowam. Powiedzmy, że tutaj. No nie! Chcę też schować! Choć schować jak chcę! Dlatego nie mogę się schować! Dobra, teraz. Niepokoi mnie to, że on... Niepokoi mnie to, za bardzo go nie widzę. To jest właśnie problem. No ale sami widzicie, co w tym momencie ten Martin odjebał. W jakiejś... W imieniu jakiejś horror i religii... ...poznowuj spłonąć nas krzyżu. To jest chore. To jest prosto chore. Był pierdolenie te fanatykiem religijnym i... ...jeszcze tutaj... ...w nas. Znaczy nas w to wszystko wciągnął. Dobra, wymienię im baterii. Gdzie jest ten Walker cholerny? Najgorsze jest to, że niestety stąd go nie widzę i to jest najgorsze, no. A teraz chyba po kolei będzie przeskiwał te pomieszczenia. Ja poczekam, aż on tu przyjdzie. I spróbuję mu się wymknąć. Jak się też dokładnie słuchacie, to w tle teraz leci jest muzyka z tego, Sotasta 2. Jest. Sotasta 2, gdy byliśmy w szkole właśnie. A to ty bardziej wzbudza przerażenie. Dobra, gdzie on jest teraz?
Dobra. Uciekamy. Zanim nas zauważy. Zauważy nas. Dobra, to teraz tak. Tutaj. Zamknij te drzwi. I teraz tak, które się uciekało? Wetrom. Jezu, ale to jest irytujące, wiem, sorry. Dobra. Zapisywanie, ludzie, okej. Okay. Ja w tym momencie kładę odcinek, no niestety z tymi sinami będziemy musieli dotrzeć do końca chyba serii. Nie, to chyba strasznie losowe z tymi sinami, no kurde. Nagrywam nie z tej rodzicowości, a takie rzeczy się dzieją, a pamiętam, że no jak nagrywałem... To by chyba podać sporo odcinek, no to takiej akcji nie było. Więc sorry za to. No ale nawet jeszcze jest to, że udało się wstawić tak fajnie z Walkerem bez ani do śmierci. No kurde, Walker mnie ani razu nie zabił. Jestem z ciebie dumny, że w tej serii ani razu mnie Walker nie zabił. Bardzo dobrze. I widać ten ogromny postęp w porównaniu do mojej pierwszej serii z tej gry. No ale dobra, ja w tym momencie będę końcu, a w kolejnym odcinku będę zaraz sobie serię. Zakończymy. Mam taką nadzieję, też się nie pogubię. Dobra, zakończę już teraz odcinek. Myślałem sobie, że trochę tego nie pociągnąć, ale te ściny będą irytujące, więc po prostu w tym momencie odcinek zakończę. To będzie na tyle, no sami widzieliście, co ojciec Martin zrobił. No, chore, kompletnie chore. No ale to jest ważne, że udało się uciec przed Walkerem, no i też, że już ten, no. Martin już nie będzie nam dawał żadnych innych pojebanych wskazówek. Dobra, to będzie na tyle. Na razie.